Hej kochani, jestem DayZ-Sowski, to jest kolejny odcinek z Among the Sleep. Zapraszam was do oglądania bardzo serdecznie. Jesteśmy właśnie tutaj, kiedy właśnie mieliśmy iść do pokoju i mamy zobaczyć, czy ona śpi, czy nie śpi, ale... Ale jak widać, chyba śpi, chyba jesteśmy... bezpieczni. Podejrzewam, że ten oto puppet pod łóżkiem, czy to jest zabawka, jest odpowiedzialna za wszystko. Myślę, że powinniśmy wejść tutaj na górę, na to wychodzi. Wyciągnąć to wszystko, tak jak wcześniej myślałem, ale tego nie zrobiłem, bo dopiero zaczynałem tutaj wchodzić, bo tam mnie cofnęło aż daleko. Dlatego myślę, że stąd będziemy w stanie sobie poradzić. Ja też jak byłem mały, musiałem sobie radzić w taki sposób czasami. Na przykład, żeby otworzyć domofon, musiałem kilka szafek podłożyć, tam otworzyć, tu otworzyć i na pewno mi się wtedy udawało. A my tymczasem wchodzimy tutaj do środka, sprawdzamy, co się tu będzie działo zaraz, a będzie się działo na pewno bardzo dużo. Dlatego przygotujmy się, jest saving. Mogę tu już wcześniej wejść, by mnie nie cofnęło przynajmniej. Pada deszcz. Ciekawe, kto tutaj śpi, bo to chyba nie mama. Wiecie? To... chyba nie mama śpi. Zapomniałem, którym klawiszem się przytula misia. A! Trzeba sprawdzić. Okej, już pamiętam, szukamy go na F, zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Czy nie ma potworów pod łóżkiem? Nie ma potworów pod łóżkiem, poza tym jednym bardzo dziwnym, a dziwnym czymś. Zaraz wejdziemy jeszcze szafkę, sprawdzimy, bo tutaj coś stoi, nie stoi, to jest na szczęście tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia, jesteśmy przecież wciąż dzieckiem. Wbijamy na wyro do mamy. Halo? Mister Mama? Mister Mama? Mysz... To mi się nie podoba. Mamy tu nie ma? Nie ma tu nikogo? Kto by nam pomógł? Mamo? Jesteś tu? Halo? Co tu robi tyle kartonów? Co się dzieje? Na szczęście to nie jest potwór. Zaraz tam pójdę, tylko zobaczymy, co jest w szafie. Jakiś rysunek, tak? Jesteśmy na łóżku. I narysowany penis. Okej, okay, na pewno dużo nam to da. Bierzemy ze sobą pana misia jednego. Go też możecie jakoś nazwać w komentarzach. Zobaczymy, może jakąś fajną nazwę wymyślić dla niego. Ja w każdym razie myślę, że... Co robimy? Hello? Hello? Czy coś tu... Nie, nic nie ma, myślę, że to jest zmywarka, ale... Pomyliłem się, tak jakby. Czy tu nic nie ma? Jesteśmy bezpieczni. What the fuck? What the fuck? I'm the fucker, bitch! What the fuck? Idę ze spokojnie, patrzę, co tam jest, a tu nagle... Jebo, coś mi wyskakuje tutaj na ryj, siema. Aż się poplułem znowu. Życie jest ciężkie. Życie youtubera jest ciężkie ogółem. Szliwy bardzo misia. Dobra, już widzę, że tam ktoś jest. I mi się to nie podoba. Co to ma być? Co to ma być? Hmm. O! Wirtualna rzeczywistość. Widzę tam kogoś. Co to jest? Wciąż skolata. Znowu skolata. Chyba muszę to wziąć. Zabrałem moje. Mamy inventory. Co mi to da? Na razie to nic nie da. Nie mogę tego nigdzie użyć. Myślę, że musimy przejść przez ten kanał. Chyba ktoś straci prawo rodzicielskie w najbliższym czasie. I lecimy! Myślę, że te nogi połamę. Na szczęście się będzie połamałem nóg. Dlatego teraz, kochani... Wylądowaliśmy w nowym jakimś dziwnym miejscu. Tak, wszystko ze mną okej, okay, panie misiu. Wskakuj mi na plecy z powrotem. Myślisz, że... To jest nasza wyobraźnia, czy po prostu nas matka nafaszerowała jakimś haszyszem w tym torcie?
Obstawiałbym to drugie. Wow! Ciekawe, jak to daleko poleci. Nie usłyszałem, więc nie chcę się nawet przekonać. A tutaj domek pani Baby Jagi. Playhouse. What's that doing here? Wiedziałem, że to dziecko jest od początku jakieś dziwne. Może walczy z autyzmem. Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. No dobra, ale się trochę pośpiesz, co, jeżeli chcesz mi jakoś pomóc. Ać to misiek, dobry misiek. Boję się, misiu, że to tak naprawdę wszystko jest twoją sprawką. I chcesz, żebym został twoim przyjacielem na całe życie. I chcesz, żeby moja... I chcesz zdawać mi wszystkich rodziców, no ale okej. Okay. Możesz to otworzyć, misiu? Wow, safe! Hajs, 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 tam będzie hajs. Listen, there it is again. It sounds like it's coming from behind this door. Myślałem, że tu się da to spalić, ale się nie da nic z tym zrobić. There must be a way to open it. To też widzę, coś z tym się będzie dało zrobić później. It seems like these are connected somehow. No, są jakoś połączone. Tu też nic nie ma. Tylko żebyś się tam nie spalił, panie misiek. Is there anything we can use? No i może? Super, po prostu super. Myślałem, że będziemy musieli coś palić, bo to wyglądało bardziej jak piec, ale niestety nie. I... W którą stronę? To się nie chce obrócić! O, obraca się! Czułość mojej myszki jest... Dobra, na szczęście się już obróciło. Bo byśmy naprawdę długo, długo, długo na tym siedzieli. Mamy jedną z dwóch rzeczy. Trzeba... Jeden, dwa... Trzy rzeczy jeszcze. Trzeba trzy rzeczy znaleźć. Trzy rzeczy. I to niestety nie będą te klocki, które się walają wszędzie. O, obrazek. To coś wygląda jak robot jakiś. Przecież nie wiem, nie jestem pewny. To jakoś tak dziwnie wygląda. Nie mamy już nic, co byśmy mogli tutaj włożyć. Dlatego... Myślę, że musimy stąd wyjść. O! A nie mówię, że w końcu znajdziemy jakiś dziwny obrazek, w którym będzie jakiś potwór, który bawi się z nami? A nie, to jest miś. To jest miś. To dobrze. To jeszcze nie potwór. Mister Miś, proszę cię. Chodź na górę do mnie. I spadamy stąd, bo tutaj chyba nie ma nic do roboty. Chyba, że chcesz ze mną jeszcze czegoś poszukać. Aj, wydupiłem się. O! Obrazki kolejne, które nic nie mówią chwilowo. Tutaj coś jest. Panie misiu, tu coś jest! Co znalazłeś? It's rather small, but it looks like my paws might fit. No, no! Aha! It's a button! Mówiłem! That's it! Mówiłem, misiu, że coś znajdę. Ja zawsze znajduję. It seems like the memory you share with her unlocked the door. Lecimy. Maybe if we can find more memories like this, it might bring us to her. No, dobrze kombinujesz, misiu, już to wykombinowałem wcześniej bez ciebie. I wonder where this will take us. And to be honest, it scares me a bit. A mnie wcale, jestem małym dzieckiem i wcale mnie nie straszy to, że chodzę sobie sam po jakimś dziwnym świecie. No naprawdę, panie misiu, panie pedobirze. W ogóle mieliście imię dla niego wymyślić, nie? I wymyśliliście. Zastanawiałem się pomiędzy Schmetterling a Przemek i skończyło się na Schmetterling, dlatego że po prostu Schmetterling. Po prostu to brzmi jak Schmetterling. Jesteś Schmetterlingiem on dzisiaj. Gdybym nazwał cię Przemek, bym był jak dziecko z autyzmem, a nie mam autyzmu jak Minecraft. Idziemy. Misiu. Skakuj na mnie. Ej, Schmetterling, na mnie! Ładnie cię pogłaskałem, a teraz chodź. I lećmy znowu w dół ślizgawką! Z takiej perspektywy, jak się jest małym, to takie ślizgawki są naprawdę duże. A teraz zaszczycam was loading screenem. I lecimy! Już mi się to podoba. Cymbałki! Nie mogę nic z wami zrobić, cymbałki. O! Wow! Biorę je ze sobą.
Bierzemy cymbały, ze sobą idziemy. Mam nadzieję, że się da wziąć. Da się wziąć. This doesn't look too bad. I hope the memory is close by. Co my tu mamy? Jakąś huśtawę? Zobaczymy huśtawę. Może da się na tą huśtawę wejść. Może. Albo i nie. Dobra, najwidoczniej nie. Nie jest nam to dane. Ale mamy coś tutaj. Widzę jakiś magiczny przedmiot, który się świeci, który wziąłem, bo tak. Mamy sowę. I to się rusza, widzę. Więc warto byłoby z tej karuzeli wyjść w tym miejscu. Jak byłem mały, karuzele sprawiały u mnie mdłości. Byłem różny, trochę inny od moich rówieśników. Wszyscy tam zapierdzielali na tych karuzelach ile wlezie, a ja skończyłem jak zwykle z bólem głowy. Żadne memory, żadne memory, idziemy dalej. Słyszę krzyki, to mi się nie podoba. Bardzo mi się nie podoba. Krzyki zazwyczaj oznaczają ból, cierpienie, a w wypadku horrorów przestraszenie się Disowskiego. Mamy. Myślicie o tym samym co ja? Żeby zrobić tutaj jakąś... No tak. Mogę tego użyć tu? Patrzcie, okej. Jeszcze brakuje nam raz, dwa, trzy, czterech. Mam nadzieję, że nie ominęliśmy żadnej. Raczej nie ominęliśmy żadnej. Może będziemy ich szukali progresywnie bardziej, aniżeli w sposób szukania wszystkiego. Mam nadzieję, że twórcy tej gry byli na tyle rozgarnięci, że nie każą nam szukać tych rzeczy w jakichś krzakach, nie wiadomo jak ukrytych w zadupiu. Ciągle jakieś krzyki. No nie no, proszę cię! Stary, nie przewracaj się, jesteś dorosłym facetem. Halo? Jest! Mamy kolejną sówkę! Punkcik! Co się dzieje? Juleczka? Teraz już niech mi nie podskoczy! Okej, ja może jednak. Halo? Chyba już nie jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy przed chwilą. Nie ma już tego pięknego... Oh my goodness, co tutaj stało? Shh. We should be careful. Bardzo by się nie podobało, bo był jakiś ślad człowieka, który miał buty na sobie. Znaczy, jest człowiekiem, nie potworem. Też ludzie często również są potworami. Widzę tam coś w jakiegoś wisielca. Pewnie taka sowa wisielec. Kto rzucił tą piłeczkę? Czy to byłeś ty? Zjeżdżalnia! Walisz wszystko, idziemy na zjeżdżalnię. No nie, nie da się zjechać. Dobra, nie będziemy go przytulać, jesteśmy facetami, nie. Dziećmi. Nieważne, przytul się. Co to jest? Co to jest? What the fuck? Niektóre zabawki dla dzieci zastanawiają mnie. Dlaczego takie rzeczy tutaj się tworzy? Ale to nieważne, to dzieci, które mają przechikane no dzisiaj, bo muszą bawić się zabawkami, jak jest jakiś schiz albo czegoś. Piła. Co tu jest na obrazku? W ogóle, oj, brzydki duży potwór. Nie podobają mi się brzydkie duże potwory, szczególnie te, które w czasie błyskawic się pojawiają, tak jak tamten na początku. Bardzo. Nie podoba mi się to. Halo? Mleko? Da się to przesunąć, widzę. Ale nie sprawdziłem całkowicie tego terenu, więc lepiej, żebym sprawdził dokładnie wszystko, co tutaj się znajduje, zanim gdziekolwiek dalej pójdę. Na przykład to. Czemu to się świeci? Mam tutaj coś... O nie! Trumna. Tego się nie da podnieść samemu i myślę, że ta opona ma jakiś związek z tym. Dlatego, co w tym obrazku jest? Czy to nas zabije? Nie wiem, te bazgryły są takie zbazgrylone, że nic nie widzę. Dobra, widzę, że trzeba tą oponą to rozwalić. Innego wyjścia raczej nie ma. Chyba na to będę musiał wejść. Okej, wszedłem. Hello, bitches! Hello, Mr. Sowa! Nice one for Disowski! No kurde mać, otwieraj się! No, no man! Nara! Mamy kolejną sowę, potrzebujemy czterech sów, ile pamiętam. O!
Tu było oznaczone, że to jest sowa. A możemy się tym jeszcze pobawić? Byłoby fajnie. Jej! Papierowy kamień! Nera? Dobra. Widzę, że się fajnie tu bujasz i tak dalej, synu. Halo? Ktoś tu jest? Nie wiem, czy chcę to sprawdzać. Jednocześnie chciałem tylko przypomnieć, że... Dobra, myślałem, że tutaj coś jeszcze jest, ale chyba nie ma, ale... Tą stronę, o, w tą stronę chciałem jeszcze iść, bo tutaj jest jakaś rzecz, która tam wisi. Myślę, że powinniśmy sprawdzić dokładnie cały teren, zanim gdziekolwiek pójdziemy. Później będę na pewno płakał z tego powodu, jeżeli czegoś gdzieś nie zrobię. A zazwyczaj tajne przejścia prowadzą do tajnych przejść, chyba że stąd przyszedłem. Przyszedłem stąd, czy mi się zdawało? Nie, no na pewno stąd nie przyszedłem, ja to wiem. Jedna karuzela była, ale to nie znaczy, że... akurat to ta była. Na pewno nie była ta, już teraz poznaję. Dobra, widzę sowę. I widzę też rysunek, który warto byłoby obczaić. Bo te rysunki, mimo że ich nie trzeba czytać, to wiele czasami mówią. Dobra, ten akurat nie mówi nic. Come on, Mr. Sowa! Spadamy stąd! Nie podoba mi się ten dźwięk w pobliżu! Kapitanie Sowa, lecimy stąd! A szczególnie nie podoba mi się ten wiszący! Panie potworze! Czy chce pan mnie przestraszyć, czy tylko nas straszyć? Są dwie różne rzeczy. Dobra, widzę, gdzie pan poszedł. Jednocześnie ja też tam chciałem iść, ale zmienił pan trochę moje plany, gdyż już nie chcę tam iść, a chciałem mocno. Dlaczego pan mi to zrobił? Już to wiedzę, jak nas chyci coś zaraz, jak tylko tu wyjdziemy. Halo, ktoś jest w domu? Halo? Nie, no, zapadnie jakaś, ja wiem, że tam nie możemy iść. Ale z jednej strony tutaj jest Mr. Sowa, więc myślę, że do zapadnie jednak trzeba wejść. Chyba, że się okaże, że to jest za nim. O, rysunek. Pan Miś i ja widzimy jakiegoś pana, który gdzieś jest niewidzialny, na to wychodzi. I jest bardzo zły, bo jest czerwony. Zazwyczaj czerwone postacie na rysunkach dzieci są złe, szczególnie też z czerwonymi oczyma. Ale ten jest pieprzony, cały czarny, więc to jest zupełnie inna kategoria złych ludzi. No, okej. Okay. Wchodzimy na dół. Wiedziałem, że tak to się skończy, a zje nas Baba Jaga. Dobra, ciebie straszy to miejsce, tak? Co ma powiedzieć małe dziecko w moim wieku, które ma na sobie tylko piżamkę i goni nas niewidzialny facet? No naprawdę myślicie, że się skapnę, że tu jest jakaś pułapka? Jakbym się nie domyślił. What the fuck? What the fuck is this? Okej, dobra, tam się da wyjść. A to mi śmierdzi podstępem. Składka jako piratów. Nara. Dobra, mamy sowę i spadamy stąd. Nara! Bitch, please, otwórz się. Witamy znowu, świat marzeń. Czas stąd wyjść. No kurde, otwórzcie się, drzwi, no sterowanie jest fajne, ale czasami irytuje tutaj, jeżeli coś jest nie tak. Dobra, idziemy szybko, zanim się przewrócimy znowu. Patrzcie, znowu jak jakieś dziwne osobistości chodzą tutaj i tam. Dlatego ja bym bardziej wolał rower. Już wiem, jak tu przyleciałeś, potworze. Już wiem wszystko. A teraz pozwól mi tylko dokończyć moją misję. Nie... Te dźwięki, szczególnie kiedy ma się słuchawki 5.1, creepują strasznie, jest creepy jak cholera. Boję się, że coś zaraz na mnie wyskoczy i to jest raczej pewne. Mamy wystarczająco dużo słówek? Ile potrzebowaliśmy? 4, nie? I są 4, jest! Słówki! Pewnie mamy je wystrzelić jakoś. Domyślam się, że mam tutaj gdzieś stanąć. Husiu! Husiu! Dobra, nie, myślę, że trzeba coś innego znaleźć, żeby tutaj je wystrzelić. Nie, w ogóle po co je będziemy wystrzeliwali?
Ale coś tam może jest, może coś mamy trafić i o to w tym chodzi. Okej, gdzieś jesteśmy? Gdzieś, nie wiem gdzie. Ale wchodzimy, jest dobrze. To disco tak dziwnie oddycha czasami. Dobra, nie wiem co mieliśmy zrobić z sowami, ale na to wychodzi, że musimy chyba zeskoczyć z samej góry na to. I podejrzewam, że właśnie tak zaraz będziemy musieli zrobić. Upsi. Albo po prostu te sowy odblokowały nam przejść. Aha! Jak głupi, nie mamy ich przecież rozwalać. Je po prostu zebraliśmy po to, żeby były przeciążnikiem. Myślę, że mamy zrobić jakąś... jakieś przestrzelenie, czy coś w tym stylu. No ale nic, kochani, jest 21 minut filmu, ja się z wami dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że się spodobało, w następnym odcinku przechodzimy przez ten most i widzimy się w kolejnym odcinku już tę sobotę. A teraz zapraszam was na livestream, który będzie się dzisiaj 18:30 z Rasta. Po! Do zobaczenia kolejnym razem, gra do was Dejz Lisowski. Ciao!